Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość poranka. I jest z nami siostra Gemma Loretanka. Szczęść Boże, dzień dobry siostro w poniedziałek. Szczęść Boże, witam. Lubi siostra poniedziałki? W pracy, w redakcji nawet lubię. A, jednak tak. Tak, prawda? Bo coś nowego się zaczyna. Tak, skupiamy się na tym. Tydzień. A my wracamy do tego, co, drodzy Państwo, działo się w ostatnią sobotę miesiąca. Poza tym zobaczyłam także ogłoszenia i ulotki, folder na temat 9-letniej nowenny związanej z patronem założycielem. Zgromadzeni na wieczornej mszy świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej modlili się o dar kanonizacji błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Czy mamy jakieś zapowiedzi? Zwiastuny, że do tej kanonizacji dojdzie niebawem, siostro. A my jako siostry Loretanki mamy nadzieję, że będzie ona jak najszybsza. Chociaż wiadomo, ojcu Ignacemu, on już jest w niebie, także mu to tam chwały, że tak powiem, takiej nie doda jakoś szczególnie. Dla nas jest to potrzebne, tak mi się wydaje, bo jednak gdy jego kult się przez to jakoś tak rozszerzy, to więcej osób go też pozna i będzie on mógł udzielać nam coraz więcej łask, więc na to czekamy i na to też liczymy. Tak, zapracowany, błogosławiony, a dla nas już od jakiegoś czasu święty. Siostra, rację. Dziś w naszym poranku mówimy o tym, jak zaplanować wakacje. Mówimy o miejscach, które warto zwiedzić, a gdybyśmy zaczęli podążać również śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, no to gdzie się udajemy? Do których miejsc? Gdzie znajdziemy jego ślady? Tutaj na Pradze znajdziemy, na pewno. Na Pradze znajdziemy i to bardzo dużo. Można tu prawie jego wydeptane ścieżki odnaleźć. Już zaczynając od samej katedry, gdzie znajduje się jego serce, które jest, prawda, był tu proboszczem przez tak długi czas, więc jest to też miejsce takie drogie i dla nas Loretanek i myślę, że dla tutaj warszawiaków. Ale wokół Warszawy, gdy ktoś chce wyruszyć na taką, powiedzmy, dalszą trochę wyprawę, to wiadomo, najbliżej nasze Loretto piękne, gdzie są też jego, prawda, jest jego ciało, gdzie możemy się pomodlić przy jego relikwiach. Czyli serce tu, ciało tam. Tak, tak. Po beatyfikacji jest ona teraz w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, więc tam możemy prosić o wszystkie łaski, tam on nas wspomaga. Tam też, no, sam założył to miejsce, więc wiadomo, że tam działa, tam jest, wyznaczył miejsce, gdzie będzie leżał, gdzie będzie, jakoś miał tą wizję, że tam będzie kult Matki Bożej, dlatego tam też jest takie, no, szczególne dla nas miejsce, bardzo duchowe. A oprócz Loretto jest, są też inne miejsca, prawda? Jest Rembertów, Lublin. Dobrze mówię? Rembertów, tak, gdzie jest muzeum. Właśnie bardzo szczególnie tak polecam nawet nasze muzeum w Rembertowie, które jakoś ostatnio sama odkrywam, bo jest tam, siostra Andrzeja o to zadbała, że mam tam taki pokój, gdzie są zebrane też meble, różne takie rzeczy związane z księdzem Ignacym i też całe takie muzeum wydawnicze. Dlatego tak, czy indywidualnie, czy jakąś mniejszą grupą zapraszamy, można się umówić i odwiedzić to miejsce. Dobrze wiedzieć, kiedy? Kiedy? Jak siostra tak zaprasza, to ja pytam, kiedy? W tygodniu najlepiej. Jest na nasz, jak się wpisze, prawda, wyszukiwarkę Google na Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek, tam jest telefon, można do nas zadzwonić, umówić się najlepiej wcześniej i wtedy któraś z sióstr oprowadzi. Jest to bardzo ciekawe miejsce, też tak zrobione w taki bardzo nowoczesny sposób. A, za mało o tym mówimy. Dobrze, że w poranku o tym powiedzieliśmy, prawda? Bo jeszcze wakacje trwają, rodzice zastanawiają się, co mogą zaoferować swoim dzieciom. A ja pamiętam, że ksiądz biskup kiedyś opowiadał o błogosławionym księdzu Ignacym, że to był ksiądz z tak zwaną otwartą kieszenią. Co to oznaczało? Że nigdy nie odmawiał drugiemu człowiekowi pomocy. Często nie wiedzą, jak z tej kieszeni wyciągał pieniądze i dawał potrzebującym, albo oferował pomoc fizyczną, materialną, duchową. To było trudne w tamtych czasach, prawda? Bardzo, zwłaszcza, że były to też trudne czasy, była duża bieda. Księża ponoć tak mówili, że on jest cały czas w długach, a ciągle daje. Więc tak trochę tego nie rozumieli. No nie wiem, jakby bank określił, prawda, księdza Ignacego. Ciągle w długach, ale daje. Tak, tak. Ale to też jest taki niezwykły, no, nas na to tak uczulo, żeby właśnie nigdy nie odmawiać tej pomocy, gdy ktoś nas o to prosi. Ale tak jak się patrzy na całą historię, poczynając od księdza Ignacego, to tych pieniędzy jakoś nigdy nie było, ale jak było potrzebne,
one zawsze się pojawiały. To tak, ojciec Ignacy też modlił się do świętego Antoniego, a to jest taki orędownik bardzo pomocny w sprawach finansowych. Czyli nie kredyty, tylko gotówka, tak, święty Antoni, tak? Tak? Więc się te pieniądze jakoś tak w ostatecznym terminie, gdy już były potrzebne, pojawiały. Tak, no ojciec bardzo na tą opatrzność na Pana Boga liczył, na to, że gdy jest potrzeba, to te pieniądze się znajdują. Sam wszystko oddawał, co tylko miał, dlatego właśnie to też było niezwykłe, że jednak funkcjonował, tyle dzieł zakładał, a te pieniądze jakoś, gdy były potrzebne, to się pojawiały. Teraz w Loreto od pewnego czasu mamy relikwie właśnie świętego Antoniego, który był bardzo ważny dla ojca założyciela, dlatego myślę, że no, gdybyśmy szukały jakichś źródeł pomocy, dofinansowania pomocy, to może i nam pomoże święty Antoni. No, tego nas uczył ojciec Ignacy. Ale mamy już dużo kierunków. Dobrze, wracamy do naszego tematu dzisiaj porankowego. Siostro, wiele dzieł rozpoczął w tamtym czasie, i to w tamtym czasie, prawda? Można powiedzieć ewangelizator, dziennikarz. Tak. Wasz założyciel. Jak na tamte czasy, to naprawdę też taki człowiek bardzo postępowy. Bardzo. Bo nowoczesny, jak on ogarniał to wszystko logistycznie, tak? Bo on ci miał bardzo mało czasu dla siebie, jeśli nie wcale, ale działał naprawdę tak bardzo postępowo. No to człowiek pokroju właśnie błogosławionego świętego Maksymiliana Kolbego, prawda? Oni też się znali, też ojciec Maksymilian znali przyjeżdżał, się? Tak, doradzał się też co do maszyn drukarskich, bo ojciec drukował już trochę wcześniej. Tam są wspomnienia właśnie jednej siostry, która tak mówi, że przyjechał ojciec, który buduje niepokalanów. Więc to też tak. Ale właśnie też ta wielkość tych ludzi tamtych czasów, którzy potrafili właśnie jakoś w tych trudnych dla polskich czasach właśnie jakoś się tak odnajdywali i działali. Po prostu takie inicjatywy, które dzisiaj, no czasami trudno nam dzisiaj w coś takiego wejść. A one tamte czasy, prawda, i drukarnia, i tutaj kobiety w tej drukarni. Także, ale prawda, same nasze wydawnictwo, które założył, też nie było jego jedyną inicjatywą, tak jak już pani też wspomniała. Właśnie. I ci wszyscy biedni i różne takie ośrodki. Tu sprowadzał siostry, na przykład Albertynki do Warszawy. Tak. Tu chciał, żeby było jak największa taka przestrzeń do pomocy biednym, ubogim, no tym, którzy potrzebują, prawda? Widział potrzeby, od razu działał. Ale siostra, jeszcze jaki hicior, będą nagłówki. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, nasz wielki święty, tak? Przyjeżdżał po porady do księdza Ignacego na Pragę, tak? Tak. No też takie niezwykłe, prawda, że ci święci jakoś tak się przyciągają do siebie. Że to tak w jednym celu tym Bożym działa wspólnie. Prawda, ojciec Ignacy zmarł wcześniej, dlatego już tam później ciężko jakoś stwierdzić, na ile tam ze sobą współpracowali, jak tam ojciec Maksymilian, prawda, który potem bardzo rozszerzył tą swoją działalność. Ale to jednak wspaniałe, że właśnie w tym Bożym celu się wzajemnie też odnaleźli, jakoś potrafili wspierać. No ojciec Ignacy w pracy drukarskiej naprawdę, poczynając od Lublina, potem po Warszawę, był takim bardzo już zaawansowanym. Ale jak on podchodził do tych nowych technologii? Co miał w sobie, że potrafił je wykorzystać? Myślę, że on po prostu widział potrzebę. A jak widział potrzebę, to już potem jakoś się znajdowało wszystko, żeby po prostu wejść w to i działać, bo widział, że po prostu są ludzie, którzy tego potrzebują na dany czas. Widział tych biednych nie tylko, prawda, tak fizycznie potrzebują chleba, ale widział też takich, którzy potrzebują po prostu Ewangelii, a nie potrafią jej, załóżmy, jakoś tak odnaleźć w swoim życiu, więc on też drukował właśnie na początku Ewangelię z dnia. I zostawiał w kościele jako takie broszurki. Właśnie wczoraj byłam w muzeum naszym i widziałam te pierwsze broszurki. To są takie tematy naprawdę podstawowe. Czyli? Właśnie jak się spowiadać. O takich... Tam chleb też świętego Antoniego, czyli właśnie patroni, do jakich można się uciekać. Czy właśnie jak przystępować do komunii. Takie najbardziej dla nas, powiedzmy, ale podstawowe rzeczy. Ale podpowiedzi warte, prawda? Tak, dla takich właśnie ludzi, tych, którzy jeszcze dopiero się stykają może z kościołem, no ale potem też to rozszerzą na całą resztę. Czyli edukacja, ewangelizacja, ciągle będę to powtarzać, i codzienność. Siostro, ale tak, na antenie Radia Warszawa omawiamy przecież i różaniec, i miesięcznik Anioł Stróż z taką tradycją, z taką historią. No i w najbliższych dniach przecież tyle rocznic przed wami, tak? Będziecie świętować.
Tak, już jako środę, zgromadzenie. Już w środę będzie kolejna rocznica, już ponad 104 lata mamy jako zgromadzenie, a będziemy też świętować. Dobrze się trzymacie. Tak, jubileusze naszych sióstr, dlatego to zapraszamy bardzo serdecznie na godzinę 12 właśnie w środę do Loreto na uroczystą mszę świętą. Będzie nasz biskup Romuald Kamiński. Dlatego dla nas to jest szczególny też taki moment, bo jeszcze raz sobie przypominamy właśnie o tych początkach naszego zgromadzenia, o ojcu, o pierwszych sióstrach. Ostrach. Bo to takie niezwykłe, tak wracać do początku, do tego charyzmatu, tej właśnie pierwotnej gorliwości, jak też mówi Pismo Święte. A Anioł Stróż? Ile już lat? Sporo. Sporo, już. Prawda? Też jest taka tradycja, tak, naprawdę. Tak samo jak i Różaniec, czy Anioł Stróż, nasze czasopisma, które są tak naprawdę od czasów ojca założyciela, które potem były, tak jak Różaniec, przez komunistów zamknięte, bo nie wydrukowałyśmy noty o śmierci Stalina, ale potem jednak się do tego wróciło, bo to było to, na czym zależało ojcu założycielowi, żeby dotrzeć i do kół różańcowych, no i właśnie do dzieci. Też takie najbardziej osoby, na których mu zależało. No to jest piękne, patriotki, nie chciał akurat o tym napisać. Tak. Dobrze. Tak? Loretanki mają zasady po ojcu założycielu. Nie, no to jest odwaga też takich dziennikarzy i redaktorów. Tak. Siostro, czyli zapraszamy w środę naszych radiosłuchaczy, sympatyków, loretanek, właśnie do Loreto, godzinie 12, tak? To będzie taka msza święta dziękczynna. Tak, będziemy też właśnie taka też jubileuszowa. Dwie nasze siostry, siostra Ambrozja i Raimunda, będą przeżywać swoje 50-lecie ślubu. Gratulujemy, pozdrawiamy siostrę z anteny Radia Warszawa. Siostra Longina 25-lecie, więc to taki szczególny czas i dla nas, i dla wszystkich, którzy też nas jakoś tak znają. Do pięknego świętowania i błogosławionego czasu. Siostra Gemma, loretanka, była dzisiaj z nami, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.